Cześć! XVIII wiek to niestety okres, w którym Rzeczpospolita utraciła swoją świetność. To czas, kiedy nasi sąsiedzi wyczaili, że my tak naprawdę to nie lubimy się dogadywać ze sobą, tylko lubimy się zwalczać. I oni wykorzystają tą naszą niestety narodową słabość. W XVIII wieku doprowadzimy do upadku Rzeczpospolitej. A wszystko rozpoczniemy odcinkiem od sasa do lasa. W 1696 roku umiera nam król Jan III Sobieski i standardowo dochodzi do nowej, wolnej elekcji. I tutaj jest mała różnica, moi drodzy, ponieważ to będzie chyba ostatnia wolna elekcja, w której tak naprawdę my, mieszkańcy Rzeczpospolitej, mogliśmy decydować, kogo wybierzemy. We wszystkich następnych nasi sąsiedzi, Rosja, Prusy, Austria, niestety, ale będą maczali swoje paluchy. Do boju o koronę Rzeczpospolitej stanęło trzech kandydatów. Pierwszy z nich to syn króla, Jakub Sobieski. Jego kontrkandydatem był książę francuski Franciszek Ludwik Conti, a trzecim kandydatem był elektor Saksonii Fryderyk August. O dziwo, moi drodzy, Jakub Sobieski miał kiepskie szanse w tym wyścigu. Pozostali dwaj kandydaci dosyć mocno smarowali pieniążkami na lewo i na prawo, a Wettin miał za sobą poparcie Austrii i Rosji. I jak to bywało podczas wolnej elekcji, jak zwykle coś musiało nawalić. I gdy ona się odbyła w 1697 roku, większość szlachty odpowiedziała się za francuskim kandydatem. Ale wysłannicy Wettina zaczęli dawać mnóstwo łapówek i część szlachty opowiedziała się też za nim. Wybrano dwóch kandydatów i tak naprawdę to zależało od czasu ich reakcji, co się stanie. Wettin długo nie czekał. Wziął armię i przyjechał z Saksonii prosto do Krakowa, gdzie został koronowany na króla Polski jako August II. I tak oto, moi drodzy, doszło do Unii Sasko-Polskiej. Saksonia została połączona Unią Personalną z Rzeczpospolitą. I to nawet nie był taki głupi pomysł. Saksonia, chociaż była o wiele mniejsza od Rzeczpospolitej, była bardzo dobrze rozwiniętym gospodarczo państwem, z świetnie rozwiniętym handlem, rolnictwem, a także produkcją rzemieślniczą. Te państwo naprawdę było nieźle zarządzane. Do tego August II obiecał całkiem spoko rzeczy w paktach konwenta. Przypominam wam, każdy władca elekcyjny musiał coś obiecać, że jak go wybierzemy, to on wtedy nam tutaj coś da od siebie. Tak jak dzisiaj coś podobnego jest w wyborach, że wszyscy chcą nam coś dawać. Tylko wtedy król dawał z własnej kieszeni, a nie z kieszeni podatników. August II obiecał, że odzyska ziemie utracone przez Rzeczpospolitą. Szczególnie te ziemie na południu, stwierdzą kamieniec podolski, które zabrali nam Turcy, oraz obiecał, że wypłaci żołnierzom zaległy żołd. I szczęście faktycznie się do niego uśmiechnęło, bo po kampaniach Sobieskiego już wystarczyło postawić tylko kropkę nad i w 1699 roku został podpisany pokój w Karłowicach z Turkami, na mocy którego Rzeczpospolita odzyskała Podolę z twierdzą kamieniecką, więc faktycznie to mu się udało. Panowanie Augusta II można określić tak w skrócie, że facet chciał przerobić tą złotą wolę szlachecką na monarchię raczej absolutną. On chciał wzmocnić władzę królewską kosztem zabrania praw i tej wolności szlacheckiej naszej szlachcie. No ale ile już takich mieliśmy, którzy próbowali coś ze szlachtą kombinować i to nigdy niestety w naszym kraju nie wychodziło. Po uporaniu się z Turkami, zapewnieniu pokoju Rzeczpospolitej, August II niestety ale nas wmieszał w wojnę północną. Wmieszał nas w wojnę, w której Rzeczpospolita nie chciała w ogóle brać udziału, ale jednak została do tego zmuszona. Jak to się stało? Otóż, moi drodzy, August II wpadł na pomysł, że odbije z rąk szwedzkich Inflanty. I te Inflanty odbije z rąk szwedzkich nie wojskami Rzeczpospolitej, jako król Rzeczpospolitej, ale wykorzysta wojska saskie. I jak mu się to uda zrobić, to sobie zapewni kolejne tereny jako dziedziczne dla swojego rodu. Technicznie wojna miała być bardzo krótka, bo w wojnie wezmą udział Szwecja przeciwko praktycznie Rosji, Danii, Prusom,
no i wojskom saskim, ale w rezultacie będzie trwała 20 lat. I moi drodzy, rozpoczęła się w 1700 roku, gdy wojska duńskie i wojska rosyjskie dostają Bęcki, a w 1702 roku wojska szwedzkie wkraczają w terytoria Rzeczpospolitej, która de facto nie brała udziału w wojnie. No i znów wojska szwedzkie hulają po terytorium Rzeczpospolitej. A młody szwedzki król, Karol XII, zażądał, aby w Rzeczpospolitej usunąć Augusta II z tronu, a na jego miejsce wybrać króla bardziej przyjaznego Szwedom, którym to królem mógłby się okazać właśnie syn Jana III Sobieskiego. No i teraz zaczyna się gruba jazda. Okazuje się, że w 1704 część szlachty, która jest za tym, aby porozumieć się ze Szwedami i żeby faktycznie zrobić tak, jak król szwedzki nakazał, zawiązuje Konfederację Warszawską, która detronizuje z tronu Rzeczpospolitej Augusta II. A w jego miejsce wybrany zostaje Stanisław Leszczyński, wojewoda poznański. Ale część szlachty staje w obronie króla, zawiązując Konfederację Sandomierską. I takim sposobem, moi drodzy, dochodzi do wojny domowej. Konfederacja Warszawska przeciwko królowi, Konfederacja Sandomierska, która jest za królem. Jednak Konfederacja Warszawska wspierana jest przez Szwedów i to oni wygrywają wojnę domową. W 1706 roku zostaje podpisany pokój w Altenstadt i okazuje się, że August II zrzeka się korony Rzeczpospolitej, a nowym królem Rzeczpospolitej zostaje Stanisław Leszczyński. Niech żyje król! Pobity i upokorzony, że August II ucieka do Saksonii. Ale jak to się mówi, czas leczy rany i w 1709 roku, moi drodzy, Szwedzi dostają Bęcki od wojsk rosyjskich i wycofują się z powrotem z terenów Rzeczpospolitej. Wiąże się to też z tym, że ekipa Leszczyńskiego przestaje mieć siłę w kraju i do Rzeczpospolitej wraca August II. I teraz, żeby było ciekawie, August II wraca do Rzeczpospolitej z 26-tysięczną armią saską. Oczywiście od razu szlachcie zapaliła się lampka w głowie. No jak to z wojskiem przyjeżdża tutaj do nas? No to nie ufasz nam? Boisz się nas? Szlachta zaczęła się obawiać, że król przy pomocy stałego, regularnego wojska saskiego będzie chciał złapać ich za pysk i dokonać reformy, te, które się nie udawały jego poprzednikom. Będzie chciał wzmocnić władzę królewską. Będzie chciał im zabrać złotą wolność szlachecką. A szlachta jak zaczęła panikować, to co może zrobić? No, tak jak dzisiaj w temacie już było do tej pory, zawiązać kolejną konfederację i tak się też stało. W 1715 roku szlachta zawiązuje już trzecią na dzisiejszej lekcji konfederację tarnogrodzką. Konfederacja tarnogrodzka prosi o mediację cara Piotra I. I tu niestety, moi drodzy, totalna klapa i śmiech na sali. Wielka Rzeczpospolita, potężny kraj, zaczyna prosić się naszych sąsiadów o rozwiązanie konfliktów, które powinniśmy sami sobie ogarnąć. Niestety poprosili cara Piotra I, a car Piotr I oczywiście udzielił takiej pomocy. Pomoc wyglądała następująco. W granice Rzeczpospolitej weszła armia rosyjska, która miała przypilnować, abyśmy się dogadali. I tak w 1717 roku doszło do Sejmu Niemego. Sejmu, na którym marszałek nie udzielił głosu nikomu, aby nikt nie mógł użyć zasady liberum veto, aby nie dało się zerwać tego Sejmu. Sejm Niemy uchwalił, że będziemy mieć stałą armię 24-tysięczną. No rzeczywiście, rewelacja.
24-tysięczna armia. Te malutkie Prusy, które mamy na północy, mają w tamtym momencie 100-tysięczną armię, a Rosja jest w stanie wystawić ponad 300-tysięczną armię. No to faktycznie z tymi 24 tysiącami to my se możemy. Sejm uchwalił zasady funkcjonowania Unii Personalnej pomiędzy Saksonią a Rzeczpospolitą oraz wprowadzono zakaz przebywania wojsk saskich na terenie Rzeczpospolitej, aby królowi nigdy nie odbiła palma w głowie i nie chciał zabrać szlachcie złotej wolności. Oczywiście wszystko zostało wprowadzone pod opieką żołnierzy rosyjskich. Moi drodzy, Rosja już nigdy nas nie wypuści spod swojej opieki. A genialnym narzędziem do sterowania Rzeczpospolitej okaże się zasada liberum veto. Bo nie trzeba będzie wysyłać żołnierzy, nie trzeba będzie prowadzić wojen. Wystarczy przekupić kilku durniów, którzy będą zrywali sejmy. I tak się też stało, ponieważ za czasów Augusta II zostało zerwanych 50% sejmów. W tamtym okresie mówiono, że Rzeczpospolita nie rządem stoi. Jedzono i pito, a w szczególności pito. I to nie był najlepszy okres w dziejach naszej państwowości. U schyłku życia Augusta II w 1732 roku miało miejsce ultra ważne wydarzenie. Rosja, Prusy i Austria podpisały traktat Löwenwolda. Traktat, który mówił, że te trzy państwa będą wspólnie decydowały o przyszłości Rzeczpospolitej. Będą wspólnie decydowały, co będzie się działo podczas następnego bezkrólewia. I tak też się stało, gdy rok później umiera August II Mocny. Król umarł w 1733 roku. A jak umiera król, to mamy nową wolną elekcję. Okazuje się tym razem, że szlachta ma dosyć szukania kandydatów poza granicami Rzeczpospolitej. I jednogłośnie praktycznie stwierdzono, że warto znaleźć kandydata wewnątrz. Ale czekajcie. Przecież mieliśmy przed chwilą takiego naszego, który był na chwilę, ale potem już się zmył. Więc postanowiono sięgnąć znowu do Stanisława Leszczyńskiego. I na drodze wolnej elekcji szlachta opowiedziała się za Stanisławem Leszczyńskim, aby on znowu został królem Rzeczpospolitej. Jednak przeciwko Stanisławowi Leszczyńskiemu byli nasi sąsiedzi, którzy chcieli, aby syn Augusta II został królem Rzeczpospolitej. Pomimo tego jednogłośnie Stanisław Leszczyński zostaje ogłoszony królem Rzeczpospolitej. I w tym momencie nasi sąsiedzi postanowili nam wytłumaczyć, że popełniliśmy fatalny błąd i powinniśmy jeszcze raz przeanalizować nasz wybór. I Rosjanie przekroczyli granicę. Wojska rosyjskie wchodzą w terytorium Rzeczpospolitej, bardzo szybko znaleźli się w Warszawie i tam, używając argumentów odpowiednich, przekonali nas, że Stanisław Leszczyński jednak nie może być teraz królem, a królem zostanie syn Augusta II i został ten człowiek koronowany jako August III Sas. Co można powiedzieć o Augustie III Sasie? Jest takie przysłowie. Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa. Król nie interesował się zbytnią polityką, a interesy Rzeczpospolitej praktycznie podporządkował interesom saskim. Dla niego Saksonia była najważniejsza, a on za bardzo też się nie znał na polityce i w jego imieniu władzę sprawował pierwszy minister Henryk Brun. August III zadawał mu tylko jedno pytanie. Brun, czy ja mam jeszcze pieniądze? Po czym on najczęściej nieskrępowany odpowiadał: tak, jaśnie panie, jeszcze są. I to była jedyna rzecz, która interesowała Augusta III podczas jego rządów. Ktoś powie przecież, no tak, ale za czasów Augusta III nie prowadziliśmy żadnych wojen. Za czasów Augusta III się tak nic nie działo w Rzeczpospolitej, że przez jego 30-letni okres panowania odbył się tylko jeden, jedyny sejm, a wszystkie inne zostały zerwane. Panowanie Augusta III Sasa świetnie określa przysłowie: za króla Sasa jedz, pij
i popuszczaj pasa. No i to by było na tyle w tym odcinku i powoli zmierzamy do pierwszego, drugiego i trzeciego rozbioru Polski, ale o tym niebawem. Słuchajcie, powoli zbliżamy się do pierwszych urodzin kanału. Właśnie zobaczyłem dzisiaj, że styknęło 10 tysięcy subów, także wow, kurczę, nie wiedziałem, że to tak będzie się fajnie rozwijało i tak Wam się ten kanał spodoba. Dlatego proponuję zrobić odcinek urodzinowy w postaci Q&A, w którym bym odpowiedział na Wasze pytania i może zdradziłbym Wam, kto to jest Sokole Oko, albo zaprosił tą postać, albo też zaprosił Olę, bo w końcu też kupę czasu tworzy ze mną ten kanał i zawsze mi pomaga. Także dawajcie swoje pytania do Q&A, wpisujcie tutaj w komentarzach pod tym filmem z hashtagiem Q&A albo pytanie, żeby było łatwiej pozbierać. Będę zbierał te pytania przez 2 tygodnie, a potem zrobimy odcinek specjalny, odcinek urodzinowy. Dziękuję Wam bardzo za wsparcie na Patronite, dziękuję Wam za aktywność na Instagramie, na Facebooku i do zobaczenia niebawem. To był 24 odcinek programu Co za Historia. Do zobaczenia, cześć. Odcinek powstał dzięki Waszemu wsparciu na Patronite. To jest dobrze. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jest ostre? Jest ostre chyba. Ale wieje dzisiaj. Masakra. Kiedyś do pracy przychodziłem i piłem yerba mate. To pamiętam, że się wszyscy patrzyli na mnie, czy browara piję. I nikt mi nic nie powiedział, tylko po paru dniach. Się browara, ale na lekcjach. Altrenstate. Boże, jak wieje.